Witam serdecznie, Dagmara Siemińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Ten dźwięk gitary, który Państwo słyszycie, to Paweł Piekarczyk, ponieważ właśnie Paweł Piekarczyk jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię, Pawle, serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Zacznijmy może od wydarzenia artystycznego, w którym brałeś udział. Chodzi mi o szopkę noworoczną. Czy mógłbyś powiedzieć, jak doszło do nagrania tej szopki? Doszło do nagrania tej szopki tak, że zadzwonił do mnie Andrzej Gelberg, zaprosił do nagrywania szopki. Ja, nie wiedząc, na co się zgadzam, się zgodziłem i została nagrana szopka. A kto w niej występował? Bo wiem, że była plejada znakomitych artystów. Pani Ewa Dałkowska, pani Maria Dłużewska, pan Ryszard Makowski, pan Krzysztof Kalczyński. A czy planujecie w przyszłym roku też taką szopkę nagrać? Czy nie było jeszcze rozmów na ten temat? W tym roku są tacy, którzy twierdzą, że w tym roku to był eksperyment udany. W związku z tym myślę, że będziemy, znaczy, że nie odrzucamy takiego pomysłu. A dla Państwa informacji, ta szopka jest jeszcze do posłuchania na antenie Radia Wnet, a także na portalu Warszawski PiS. Pawle, powiedz mi, jaka według Ciebie jest Trzecia Rzeczpospolita? Dziwna. Trzecia Rzeczpospolita po pierwsze jest krajem naszym. Po drugie jest krajem, jakby to nie zabrzmiało tutaj na tym warszawskim PiSie, wolnym. To znaczy, to my odpowiadamy za to, jaka ona jest. Te władze, nawet ten dziwny Tusk z tym dziwnym Grasiem, pochodzą od naszego wyboru. Nawet jeżeli ja nie głosowałem na Tuska, a oświadczam, że na tą jego kamarylę nie głosowałem nigdy w ciągu tych 20 paru lat naszej wolności, to jakoś odpowiadam za to, że on się tam znalazł i być może w ten sposób, że zbyt mało się sprzeciwiałem, być może w ten sposób, że zbyt mało wykonałem pracy, żeby go tam nie było, ale to jest jakby nasza zasługa. A czy czujesz się wolnym człowiekiem, wolnym artystą w trzeciej RP? Czuję się wolnym człowiekiem i w ogóle nie czuję się artystą, jestem matematykiem. Na Twojej płycie zatytułowanej Portret III RP są utwory Leszka Czajkowskiego, Jacka Kaczmarskiego i... No jeszcze z Rafała Sokolskiego i Tadeusza Sikory. Tak. Nie ma tam Twoich utworów, prawda? Nie, ja nie umiem pisać tekstów. Ale chyba na najnowszej płycie, którą przygotowujesz, są Twoje utwory. Jest. Jest. Jaki to będzie? Znaczy, płyty jeszcze nie ma, w związku z tym trudno powiedzieć, że jest, ale to będzie taki utwór pod tytułem Hrabia Herbu Ból. To jest jak dotąd jedyna piosenka, którą napisałem i którą odważyłem się publicznie pokazać publiczności. Ale piosenka się spotkała z dużym zachwytem, bo słyszałam na koncercie, także mam nadzieję, że w przyszłości Twoich utworów będzie jednak więcej. Możemy na to liczyć? Znaczy, no ja mogę powiedzieć tyle, że zrobię moje najlepsze, jak to się dzisiaj mówi po polsku, ale nie umiem pisać piosenek i nie mogę obiecać, że będę je pisał. Dobrze, to mamy nadzieję jednak, że zmienisz zdanie. A powiedz mi, żałujesz czwartej RP? Jeżeli tak, to dlaczego? Bardzo żałuję czwartej Rzeczpospolitej, dlatego że to był... Czwarta Rzeczpospolita była lepszym światem niż trzecia, znaczy posiadała wszystkie dobre cechy trzeciej, to znaczy wolność, swobodę, ale posiadała również politykę historyczną, posiadała również politykę zagraniczną, która była prawdziwą polską polityką zagraniczną, posiadała politykę gospodarczą, która była polską polityką gospodarczą, posiadała jakieś sensowne pomysły ekonomiczne. To wszystko oczywiście było za krótko, za mało i pewnie ułomne. Tym niemniej różnica między czwartą i trzecią była gigantyczna. A co najbardziej przeszkadza Ci w trzeciej RP? Ta różnica pomiędzy trzecią i czwartą, to znaczy brak polityki historycznej, brak polityki gospodarczej,
brak polityki zagranicznej, która by realizowała jakąś polską rację stanu i taka powszechna, nieprawdopodobna arogancja władzy, którą mamy, no zwłaszcza po tym, jak Platforma wygrała wybory po raz drugi, uznała, że już jej zupełnie wszystko wolno i to mi przeszkadza. A katastrofa smoleńska jak na ciebie wpłynęła? Nie wiem, jak na człowieka, na artystę? To chyba był najważniejsze wydarzenie, jakie się zdarzyło w ciągu mojego życia. Ja cały czas, jakby w sensie takim jakby artystycznym, nie umiem zaśpiewać o tym piosenki na przykład. Nie umiem jej znaleźć, nie umiem jej tym bardziej napisać. Cały czas nie mam słów. Ale tym wszystkim, którzy są za to odpowiedzialni, tym wszystkim, którzy maczali w tym palce, mówię za każdym razem, jak tylko mogę, przyjdziemy po was. Nawet jak będziecie bardzo starzy i bardzo dobrze schowani. A jakbyś miał wybrać w tej chwili jakąś piosenkę, która może podsumowuje tą trzecią RP, jedną dla nas, dla portalu? Jeżeli można cię poprosić. Spróbuję. Dobrze. Za niemało lat, co zbiegło z grubej kreski głupim mitem, za kulawą niepodległość trzeciej Rzeczypospolitej, za tchórzliwy oportunizm dla stanowisk i mamony, za bezczelny postkomunizm i złodziei uwłaszczonych, za tę Polskę, co nie wierzy, że konieczna jest odmiana. Przepraszamy księże Jerzy i prosimy, módl się za nas. Za sprzedajnych polityków, za ślepotę polityczną, za Kwaśniewskich i Michników i klaszczącą im publiczność, za afery i protekcje, za dochodów lewych pościg, za źle odrobioną lekcję z wiedzy o solidarności, za tę Polskę, co nie wierzy, że konieczna jest odmiana. Przepraszamy księże Jerzy i prosimy, módl się za nas. Pamiętamy twoje słowa, dobrem zło zwyciężać warto. Niech nam Bóg da się radować Rzeczą Pospolitą Czwartą. Czy czujesz się artystą drugiego obiegu? Zgadzasz się z tą opinią, że w ogóle jesteś tak jak drugi obieg, czy to jest przesada? Jest. Jak mówiłem wcześniej, nie czuję się artystą, jestem matematykiem. Natomiast to, w czym uczestniczę, zasadniczo jest drugim obiegiem. Właściwie w każdej gminie w Polsce jest dom kultury. No, dla mnie te domy kultury są zamknięte. Tam nie można tam zrobić mojego koncertu. Można go zrobić ewentualnie na przystanku PKS-u obok, a można go zrobić u kogoś w domu, można go zrobić w sali parafialnej. Był taki moment, kiedy i tam nie można było, ale trzeba przyznać, że Kościół po raz kolejny w polskiej historii staje w wysokości zadania. Po dobrej stronie. Po dobrej to nie znaczy po mojej, ale po takiej, po stronie tych, którzy poszukują jakiegoś
sposobu na wypowiedzenie się, jakiegoś, poszukują jakiegoś miejsca do wyrażania swoich wartości. Te wartości akurat są bliskie Kościołowi w gruncie rzeczy, ale są odległe od tak zwanego mainstreamu. W związku z tym Kościół musiał tutaj dokonać wyboru i coraz więcej księży, coraz więcej instytucji kościelnych takiego wyboru dokonuje. To jak to się ma do tego, że powiedziałeś, że jesteś wolnym człowiekiem w wolnym kraju, a jednocześnie wiesz, że pewne sale są dla ciebie zamknięte, pewne miejsca są dla ciebie zamknięte? Bo wolność jest w nas, w środku. Że czujesz się wolnym. Jak mówił klasyk, myślę o Janie Pawle II, wolność nie jest nam dana, a tym bardziej nie jest nam dana raz na zawsze, tylko jest nam zadana i jest nam zadawana każdego dnia. W związku z tym jestem człowiekiem wolnym i muszę się o to bić każdego dnia i dlatego przyjmuję tę walkę. No, wiele sal jest zamkniętych, niektóre są otwarte, ale ja chętnie wszystkie je odwiedzę. To znaczy, jeżeli tylko ktoś ma wolę, to dam się zaprosić. A w przyszłość patrzysz optymistycznie? Mówią, że pesymiści to są rzetelnie poinformowani optymiści. Ja nie mam pojęcia, co to znaczy optymistycznie, co to znaczy pesymistycznie. Na razie nie wygląda to dobrze, ale z drugiej strony wygląda to dobrze, bo jest no, choćby ostatnie ruchy w sprawie umowy ACTA. Tak. No, to daje pewną nadzieję na przyszłość. Nie chodzi mi o to, znaczy jestem przeciwny tej umowie. To z całą mocą mówię Państwu, jestem przeciwny istnieniu czegoś takiego jak umowa ACTA, ale nie dlatego, że uważam, że piractwo jest czymś właściwym i że to jest rzecz naganna i należy. Natomiast z drugiej strony ja mam takie wrażenie, jakby ta umowa ACTA służyła w gruncie rzeczy ochronie paserów przed okradaniem ich przez innych złodziei. To tak nie może być. To musi budzić sprzeciw. To po prostu tak nie może być. Znaczy to, co w tej chwili próbuje być chronione przy pomocy praw autorskich, praw pokrewnych i jeszcze jakichś, to jest tak głęboka paranoja i tak głęboka niesprawiedliwość, że nie mam słów. A według ciebie, dlaczego akurat teraz ludzie wyszli na ulicę, a nigdy wcześniej nie chcieli demonstrować swego sprzeciwu? Bo są takie krople, które przepełniają kielich. I to była taka kropla, która przepełniła kielich. A może jeszcze nie przepełniła, może na razie to jest tylko taka fala na kielichu, ale w którymś momencie ta kropla przyjdzie i ten kielich się przeleje i wtedy będziemy mieć kolejny krajobraz po kolejnej rewolucji, mam nadzieję, że mniej krwawej niż francuska. A powiedz mi, ta druga płyta, czym będzie się różniła od pierwszej? W sensie może jakiejś filozofii, no, może masz inne założenia? Będzie się całkowicie różniła, bo nie będzie żadnej piosenki, która jest na obu. Ale ona będzie też o trzeciej RP, czy będzie inna? Ona będzie jakoś o życiu. Na razie nawet nie ma porządnego tytułu, tylko jest jakiś roboczy. Tytuł pierwszej płyty wziął się stąd, że w 2007 roku, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że będą wybory, kiedy jeszcze nie ogłoszono tych wyborów, Czwarta Rzeczpospolita rozwijała się dobrze. Jarosław Kaczyński był takim premierem, że nawet Leper i Giertych pod jego kierunkiem dobrze służyli Polsce. To zauważyłem, że zaczęły się pojawiać wśród różnych moich znajomych, wśród różnych, jakby w różnych miejscach pewne takie tęsknoty za Trzecią Rzeczpospolitą. I ja postanowiłem wtedy taki trumienny portret tej Rzeczpospolitej przygotować. Ten program powstał, ja go parę razy zaśpiewałem, ofiarowałem go Gazecie Polskiej wtedy tak, że Gazeta Polska przyjęła razem z Nowym Państwem i portalem niezależna.pl
przyjęły nad tym programem patronat prasowy. No i tak sobie go woziłem głównie po klubach Gazety Polskiej. Po czym przyszła katastrofa smoleńska i zdecydowałem się, że należy natychmiast nagrać to na płycie. Uzupełniłem go jedną piosenkę taką z powstania listopadowego ze znakomitym zdaniem: kto powiedział, że Moskale cnymi braćmi są Lechitów, temu pierwszy w łeb wypale przed kościołem karmelitów. Kto nie uczuł w gnuśnym bycie ścisku kajdan prawc niewagi, to jak zdrajcy wydrę życie na niemszczonych kościach Pragi. Tak, żeby pamiętali. A mógłbyś nam zaśpiewać jakąś piosenkę z tej nowej płyty? Jeszcze coś o drugiej płycie powiem. Ona będzie inna. To nie będzie bezpośredni wykład w historii III Rzeczpospolitej, tak jak to było zrobione w wypadku pierwszej, bo to będzie taka płyta złożona z piosenek, które opisują jakoś dzisiejszą Polskę z jej wybitnymi czy niewybitnymi liderami, z jej różnymi pozytywami czy niegodziwościami, ale nie chcę więcej opowiadać, bo zostawię Państwu na później. To poprosimy teraz o jakąś piosenkę. No dobrze. Wysłuchajcie Państwo tu napisanej pół żartem ody do hrabiego herbu ból przez u otwarte. Panie hrabio herbu ból, lepiej się ze wstydu skul, nie pojmujesz ortografii i bajdurzysz jak Kaddafi. Panie hrabio herbu ból, dla półmózgów jesteś kul, ale nas ze wstydu kolka łapie, bo przebiłeś bolka. To doprawdy wielka sztuka, na takiego wyjść nie uka. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio herbu ból, kręci panem byle ciul, a my przecieramy oczy, widząc, kim się pan otoczył. Panie hrabio herbu ból, swój wodzowski wąsik zgul, bo pan całkiem przez salony jest tu bezwłasnowolniony. To doprawdy niesmak budzi, jakich pan pozbierał ludzi. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio herbu ból, pan się kulturalnie szkul, bo na razie są symptomy wyłażącej z butów słomy. Panie hrabio herbu ból, pan nie dorósł do tych ról, które z marnym powodzeniem grasz na politycznej scenie. To doprawdy rzadki talent, żeby nic nie umieć wcale. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio herbu ból, nie oszczędzasz w lesie kul, lecz nam oszczędź za to czasu. Myśliwego strój odprasuj, zwiewną żonę weź z pałacu i nie robiąc ambarasu, po wsze czasy wróć do lasu, najlepiej w okolice Budy Ruskiej albo jeszcze ze 45 kilometrów dalej. Oświadczam, że podobieństwo do jakichkolwiek osób występujących w niemiecko-rosyjskim kondominium jest całkowicie przypadkowe. Oświadczenie niniejsze złożyłem, kierując się ostrożnością procesową. Na koniec takie pytanie, czy czujesz się bardem prawicy? Znaczy, tak mnie piszą, że tak powiem. A to znaczy, że mnie tak widzą.
No i w związku z tym pewnie tak jest, ale strasznie głupio mi to słyszeć, a już tym bardziej mówić. Dobrze, to ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony nam czas. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.